Drogi słuchaczu, szanowna słuchaczka, pewnie już słyszałaś o tym programie. Pewnie już słyszałeś o 12 krokach. Ale pomimo tego, że ten program ma już lat ho-ho, bo powstał w 1935, można powiedzieć, roku, a został spisany w 1939 i był czas, byś się o nim dowiedział, chcę trochę osobiście o nim tobie opowiedzieć. Jego współtwórca jest z nami, Bill Wu, makler giełdowy z Nowego Jorku. Świetny gość, alkoholik, beznadziejny, a jednak umierał trzeźwy. Zapraszam na krótką podróż po 12 krokach. Krok pierwszy. Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu, że nasze życie stało się niekierowalne. Bezsilność. No, naprawdę trudno gorszą ofertę na starcie, nie? Masz być, synu, bezsilny. Nie, nie o to chodzi, że masz być bezsilny. Tylko masz się zgodzić na to, że jesteś bezsilny. No, w przypadku alkoholika to dosyć łatwe. Alkohol dosyć dobitnie pokazuje ci, jak nisko upadłeś. Choć wielu z nas, tkwiąc uzależnienia, leżąc w rynsztoku, nadal jest w stanie patrzeć na cały świat z góry. Dziwne, ale bywa. Natomiast uznanie bezsilności to coś szerszego. To zgoda na to, że rzeczywiście potrzebuję pomocy. Że w wielu aspektach życia zawodzę. I ciągle zawodziłem. Dalsza część tego kroku mówi o tym, że nie kierowałem swoim życiem. Jasne, że nie. Jest cała masa rzeczy, na których nie mam wpływu. I cała masa takich spraw, co do których jeśli się uprę, to tylko zapłacę straszliwą cenę i nic, absolutnie nic z tego nie będzie. Wyobraź sobie, że chcesz przejść przez ścianę w twoim pokoju. Ile godzin zajmie ci zorientowanie się, że to jest niemożliwe? Ile lat zajęłoby ci zrobienie małej dziurki swoim własnym czołem? Ile krwi przy tym byś stracił? To jest właśnie nieuznanie bezsilności. Nie pomyl bezsilności z bezradnością. Bo w momencie, kiedy zgodzisz się na fakt prosty, że oto przed tobą jest ściana, no to masz szansę zrobić krok w tył i nagle się okaże, że obok jest okno, przez które możesz wyjrzeć, a jeśli mieszkasz nisko, to nawet wyjść. A poza tym, jak już się zaczniesz rozglądać, ani się obejrzysz, chciałem powiedzieć, ale właśnie się obejrzysz i zobaczysz drzwi. Słowem, rozwiązanie jest, tylko bardzo często nie masz zgody na to, że ono jest inne niż to, na które się uparłeś decydować w swoim życiu. I wchodzisz na ring, jak mówią alkoholicy, by boksować się z Tysonem, a sam jesteś postury Woody Allena. No przecież wiadomo, że dostaniesz takie bęcki, ale nie, w kółko, tym razem się uda, teraz dam radę, jeszcze jeden kieliszek, tym razem tak. To bez sensu. Nie wchodź na ring, bo zawsze cię zbiją. Nikt jeszcze nie wygrał, kopiąc się z koniem. Nie kop się. Zmień trasę. Nie podchodź w ogóle do tej Madison Square Garden. Zgódź się na to, że jesteś bezsilny wobec grzechu. Że nie igrasz z nim już tak jak kiedyś. Gdy ulatnia się gaz, nie szukaj zapałek, jak śpiewa MSW Skład. Nie szukaj zapalniczki, zdepcz niedopałek. Gdy ulatnia się gaz, odchodzisz daleko. I jeszcze kawałek, jak rapują chłopaki. Zgoda na bezsilność to jest poddanie się, by wreszcie uwierzyć w to, że nie jesteś atlasem. Że nie musisz na swoich barkach trzymać całego świata. Patrz, jaka ulga. Bob Budowniczy jest fajny w bajce dla dzieci. Niech sobie daje radę. Ty nie dajesz. Więc cię zapraszam na 12-krokowy szlak. Krok pierwszy. Przyznajemy, że jesteśmy bezsilni wobec naszego uzależnienia i naszych problemów i że nie możemy już dać sobie rady z naszym życiem.